Całą noc przy dobrej muzyce bawili się przyjaciele hospicjum proroka Eliasza. Bal charytatywny co roku jest ważnym wsparciem codziennej opieki nad ciężko chorymi osobami na wsi. W tym roku wyjątkowo był także okazją do zbierania pieniędzy na budowę stacjonarnego hospicjum. Katarzyna Popławska. Trwa bal i aukcja charytatywna na rzecz hospicjum proroka Eliasza w Michałowie. Na sali ponad 200 osób. Przyjechali tutaj z całej Polski. Nie tylko po to, by miło spędzić wieczór, choć to oczywiście bardzo ważne, ale przede wszystkim, by wesprzeć zespół, którym kieruje dr Paweł Grabowski. Pan dr Grabowski jest wspaniałym człowiekiem. Znam go chyba od samego początku jego pobytu w Białymstoku. Jest podobnie jak ja lekarzem i zwrócił się do mnie i do moich kolegów lekarzy o pomoc w zorganizowaniu swojej pracy tutaj w Białymstoku. Jest to człowiek, który jest wyjątkowo autentyczny i zaraża ludzi swoją energią. Wspaniała osoba. Doktor poeta Paweł Grabowski razem ze swoją ekipą daje tym potrzebującym i nam wszystkim dobro, prawda? Dobro. A dobro przyciąga dobro i tyle dobra, ile my damy doktorowi, fundacji, tym wszystkim, którzy potrzebują tego dobra, to samo dobro wróci do nas. Doktorze, dziewczyny wspaniałe, życzę wam sukcesów i tego, żeby hospicjum stacjonarne stanęło i działało i pomagało. Bardzo się cieszę, że jesteście tu z nami. Wśród przyjaciół hospicjum duchem są Anna i Robert Lewandowscy. Oni na aukcję przekazali swoje przedmioty, ale także wielu przyjaciół hospicjum podarowało coś, by można było to sprzedać na aukcji. Każdy sprzedany przedmiot to wsparcie budżetu budowy stacjonarnego ośrodka w Makówce. Budowa to ogromne wyzwanie. W tej chwili zakończyliśmy stan zerowy i lada moment, lada miesiąc ruszymy z murami. Trwa zbiórka na mury. Po to, żeby zakryć budynek dachem, potrzeba jeszcze miliona 300 złotych. Przypomnę, stacjonarne hospicjum powstaje w Makówce koło Nargi. Fundamenty już są. Budowę można wspierać nie tylko na balu, ale także podarowując 1% podatku lub poprzez stronę internetową, kupując materiały budowlane. Tyle, na ile pozwala nam budżet. Kilka bloczków silikatowych, cegieł czy worków cementu. Gdy powstanie, znajdą tam opiekę chorzy okresu życia z małych miejscowości wschodniej ściany województwa podlaskiego. Katarzyna Popławska, Obiektyw.